Proszę Państwa, tak tutaj ta reklama włazi szybko, że no nie jesteśmy w stanie, wiesz, tego wyłączyć, bo my nie chcemy reklam w czasie po prostu no jakichś tam świąt. No dzisiaj to może ten Sylwester, więc, ale po prostu to i tak źle świadczy o tych, którzy się na chama wciskają, bo my tutaj mówimy o delikatności, o tym na przykład nikt nie wie, jak świadkowie Jehowy są szkoleni, jak pójdą głosić we dwie osoby. Ja przez wiele lat prowadzę przecież, no teraz to już nie, ale prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej. Także zawsze, co tydzień, trzy przemówienia oceniane, pięciominutowe, takie jak idziesz głosić, prawda? No to przecież takie przemówienie pięciominutowe, ale niektórzy to dwa tygodnie się ćwiczą, trzy tygodnie, miesiąc się uczą, no bo to zwykle na miesiąc się zadaje, że za miesiąc masz mieć pięciominutowe przemówienie na dany temat, ale to mało tego, że na dany temat, bo jeszcze z inną osobą możesz rozmawiać, brat natomiast za pulpitem, ale proszę Państwa, są cechy, 21 cech ostatnio było w poradniku teokratycznym. Styl konwersacyjny, jasna, poprawna wymowa, styl konwersacyjny. Także wiesz, tutaj ta pastecka się chowa, bo tak, ją bardzo lubię, ale ona jak powie biblioteka, polityka, matematyka, no to co z tej dykcji tej twojej durnej? No nic, nic, to musi być całość, na 100%. Bezpieczna w tym roku, sylwestrowe imprezy masowe przebiegły w kraju bez większych problemów. Nie odnotowano żadnych poważnych incydentów. W Warszawie zatrzymano jedną osobę za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, mówił w TVP Info młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Gorzej niestety na tych imprezach mniejszych, bo tam dochodziło do tragedii chociażby właśnie związanych z pożarami, związanymi z użyciem środków pirotechnicznych. Od Sylwestra do wczesnych godzin porannych w nowym roku na drogach doszło do 63 wypadków, w których zginęło 6 osób, poszkodowane zostały 83 osoby, zatrzymano 221 nietrzeźwych kierowców. Policja przypomina i apeluje, żeby nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Płaca minimalna i stawka godzinowa idą w górę. Wynagrodzenia pracowników otrzymujących najniższe pensje są wyższe o 150 zł, aniżeli w roku poprzednim, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,6%, a więc minimalne wynagrodzenie w Polsce nie może wynosić mniej niż ta kwota, o której powiedziałem. Pochodną wzrostu minimalnego wynagrodzenia jest wzrost minimalnej stawki godzinowego wynagrodzenia. Potrzebuje 1,5 miliona Polaków. Pomimo wzrostu cen za energię, rachunki za prąd nie wzrosną. Od dziś obowiązują przepisy nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przepisy zakładają obniżkę akcyzy na prąd oraz tzw. opłaty przejściowej. Ceny energii wzrosną, nie zmienią się, natomiast rachunki za prąd. Dlaczego? To podczas sejmowej debaty wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki. To celebraty. Obniżenie opłat przejściowych o 95%. Skorzystają gospodarstwa domowe, samorządy oraz firmy. Zdaniem przedstawicieli opozycji, szczególnie Pauliny Henik-Kloski z Nowoczesnej, przepisy mogą być kwestionowane przez unijne instytucje. Bo to są dopłaty do stałych taryf energii. Ile będzie kosztować utrzymanie cen? Razem z rekompensatami dla firm roczny wydatek budżetu, czyli wszystkich podatników, to ponad 9 miliardów złotych. Karol Dogarczyk, Polskie Radio. Na administracyjnej mapie Polski pojawiło się 10 nowych miast. To Koszyce w województwie małopolskim, Lubowic w województwie mazowieckim, Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec i Pacanów w Świętokrzyskiem oraz Wielbark w Warmińsko-Mazurskim. Po nadaniu miejscowościom praw miejskich w Polsce jest teraz 940 miast. W serwisie Teraz Rosja w Magnitogorsku służby ratownicze częściowo wstrzymały operację poszukiwania ofiar katastrofy budowlanej. Wczoraj w mieście na Uralu eksplozja gazu zniszczyła część wielopiętrowego budynku. Według ostatnich informacji w katastrofie zginęło 8 osób, los co najmniej 36 pozostaje nieznany.
Wybuch gazu uszkodził konstrukcję 9-piętrowego bloku, powodując zawalenie pionu jednej z 12 klatek schodowych. Ratownicy już kilkakrotnie zawieszali operację usuwania gruzu ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia się sąsiednich ścian. Eksperci Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji podjęli decyzję, że budynek powinien zostać rozebrany, poczynając od najwyższych pięter. Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, czy rozebrany zostanie cały 12-klatkowy blok, czy tylko ta część, która ucierpiała w wyniku eksplozji gazu. Według oficjalnych danych w bloku zameldowanych jest ponad 1300 osób. Urzędnicy zapewniają, że wszyscy, którzy stracili mieszkania, otrzymają rekompensaty i finansowe wsparcie na 3-miesięczny wynajem lokalu zastępczego. Z Moskwy relacjonował Państwu Maciej Jastrzębski. Rumunia rozpoczęła dziś półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od Austrii przejęła stery we wspólnocie i kilka spraw do rozwiązania. Rumunia będzie kierować pracami Unii, choć sama jest na cenzurowanym Brukseli, a to w związku z zarzutami dotyczącymi zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa oraz niedostatecznej walki z korupcją. Rumunia będzie odpowiedzialna za prowadzenie negocjacji w sprawie nowego unijnego budżetu po 2020 roku, który ma być uzgodniony do jesieni. W czasie rumuńskiego przewodnictwa planowany jest także Brexit, choć niewiele tu pozostało pracy dla prezydencji. Polska ma nadzieję, że Rumunia przyspieszy pracę nad nowelizacją dyrektywy gazowej, która ma utrudnić powstanie Nord Stream 2. Poprzednia prezydencja austriacka te właśnie prace blokowała. Rumunia na początku roku zdecyduje także, czy będą kolejne wysłuchania Polski w procedurze z artykułu 7 unijnego traktatu. I jeszcze spoglądamy na prognozę pogody. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie, także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. IMGW wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla 6 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Na Bałtyku sztorm. Temperatura od minus 2 stopni na południowym wschodzie, 5 stopni w centrum, 8 stopni na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 12:05. Czas na pierwsze w tym roku południowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Jest wtorek, 1 stycznia 2019 roku. Ewa Wasążnik, zapraszam. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dźwięk dzwonu Zygmunt oznajmił nadejście nowego roku. Najsłynniejszy dzwon w Polsce było słychać przez 8 minut. Wraz z uderzeniami dzwonu z Wawelu wysyłamy życzenia dla całego świata, zapewniał dzwonnik Marcin Biborski. Każdy szant w duchu ma jakieś swoje własne życzenia, ale generalnie to my przesyłamy całemu światu, nie tylko naszemu miastu, że teraz jest nowy rok i na pewno będzie lepiej. Składam wszystkim naszym mieszkańcom, nie tylko Krakowa, całego kraju, wszystkim naszym obywatelom Unii Europejskiej, wszystkiego najlepszego od dzwonników wawelskich. Nadejście nowego 2019 roku obwieszczał dzwon Zygmunt, a sylwestrowe imprezy masowe przebiegały w kraju bezpiecznie. Nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów. W Warszawie zatrzymano tylko jedną osobę za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, poinformował Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Gorzej niestety na tych imprezach mniejszych, bo tam dochodziło do tragedii chociażby właśnie związanych z pożarami, związanymi z użyciem środków pirotechnicznych. W ostatnim dniu roku doszło do 54 wypadków drogowych, w których zginęły 4 osoby, a 72 zostały ranne. Policjanci zatrzymali do północy 112 nietrzeźwych kierowców. Niestety po północy zatrzymaliśmy do wczesnych godzin porannych już 109 nietrzeźwych kierowców i od północy do godzin porannych zginęły już 2 osoby, tak więc apelujemy naprawdę o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drogach jest ślisko, róbmy to wszystko z głową. Łączymy się z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Pożarnej Pawłem Frontczakiem. Dzień dobry. Zawsze przed końcem starego i przed początkiem nowego roku służby, a szczególnie strażacy apelują do nas wszystkich o bezpieczeństwo i o rozwagę w nadziei na to, że zabawa sylwestrowa właśnie w bezpieczny sposób przebiegnie. Jak było w tym roku? Chyba wszyscy po naszych wspólnych apeli na falach radia, Polskiego Radia 24, gdzie sobie to serca z uwagi na to, że była to wyjątkowo pracowita noc dla strażaków. Od wczoraj, licząc ostatni dzień starego roku oraz pierwsze godziny nowego 2019 roku, to ponad 1700 interwencji
Moherowa. Wiecie? Proszę Państwa, o co chodzi? Leje deszcz, to deszcz. Och, leje deszcz, wielki deszcz. Tu w Warszawie też będzie wiatr. Ja to czuję, że leje i wieje. Silny wiatr, duży wiatr. Anna Adamkiewicz zaapelowała o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Dodała, żeby nie parkować samochodów w pobliżu drzew. Będzie silny wiatr. Silny wiatr. Będzie osiągał prędkość nawet 100 km na godzinę. Mieszkaniowego też stało się naszym priorytetem. Przekształcenie z użytkowania wieczystego na pełną formę własności.
wiąże się z opłatą obliczoną na podstawie wartości gruntu. Właściciele mogą jednak liczyć na bonifikaty. Na gruntach należących do Skarbu Państwa jej maksymalna wysokość została ustalona na poziomie 60%. Na gruntach należących do samorządów ich wymiar ustalają władze lokalne. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń podkreślił, że dotychczasowe opłaty mogły mieć bardzo różną wysokość. To nie jest tak, że te nierówności w opłacie są wynikiem wyłącznie stawek, bonifikat, aktualizacji. To może być tak, że w jednym bloku ktoś się odwoływał, ktoś się nie odwoływał. Ktoś miał szacowany wcześniej, ktoś miał szacowany później. Mogą być różne stawki, które płacą dzisiaj mieszkańcy tego bloku za użytkowanie wieczyste. Od tego roku będą obowiązywały także dopłaty do czynszów. Rozpoczyna się rządowy program dopłat, który ma zastąpić wcześniejszą pomoc dla kredytobiorców. Jak wyjaśnia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, to od najemców i samorządów zależy, ile osób skorzysta z dopłat do czynszów. To będzie zależało bardzo dużo od aktywności samych najemców, ale również od samorządów. No, mamy znaczące środki przewidziane w tym roku, bo to jest 400 milionów złotych, więc sądzę, że te środki wystarczą na zaspokojenie potrzeb w całym kraju. Również najemcy się muszą oswoić z tym nowym modelem. Docelowo za parę lat to wsparcie może dojść nawet do 2 miliardów złotych rocznie. W kolejnych latach budżetowe nakłady na dopłaty do czynszów mają rosnąć. W 2020 roku mają sięgnąć 800 milionów złotych. Później rokrocznie pieniądze na ten cel mają być zwiększane o 400 milionów złotych. Wcześniej ministerstwo szacowało, że program może objąć każdego roku około 30 tysięcy rodzin. Regulacja ma pomóc tym, którzy są zbyt majętni na mieszkanie socjalne, ale nie mają zdolności kredytowej. Od dzisiaj wzrasta również płaca minimalna i stawka godzinowa. Wynagrodzenia pracowników otrzymujących najniższe pensje są wyższe o 150 zł niż w roku poprzednim, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,1%, a więc minimalne wynagrodzenie w Polsce będzie wynosiło 2250 zł. Nie może wynosić mniej niż ta kwota, o której powiedziałem. Pochodną wzrostu minimalnego wynagrodzenia jest wzrost minimalnej stawki godzinowego wynagrodzenia i ta stawka będzie wynosiła 14,70 zł. Minister zwróciła uwagę, że tegoroczne minimalne wynagrodzenie jest o 500 zł wyższe niż w roku 2015. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najniższą pensję krajową otrzymuje 1,5 miliona Polaków. Wraz z początkiem roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające tzw. mały ZUS. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz wyjaśnia, że to rozwiązanie pozwoli najmniejszym firmom płacić niższe składki. Przedsiębiorca, który nie uzyskuje przychodów wyższych niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia, będzie płacił składki na ubezpieczenia społeczne adekwatne do uzyskiwanych przychodów. To oznacza, że zamiast 1260 zł dzisiejszej składki będzie płacił nie więcej niż 620 zł. Minister Jadwiga Emilewicz ma nadzieję, że obniżenie składki skłoni wiele osób do zalegalizowania prowadzonej działalności. W pierwszym, największym przybliżeniu to dotyczy około 200-300 tysięcy podatników, ale mamy nadzieję, że to rozwiązanie sprawi, że wielu przedsiębiorców, którzy dzisiaj są w szarej strefie, nie bójmy się tego słowa, wyjdzie, ujawni swoją działalność, będzie ją prowadziło w sposób legalny. Minister Przedsiębiorczości i Technologii podkreśla, że aby skorzystać z małego ZUS-u w 2019 roku, przedsiębiorca musi o takim zamiarze poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 8 stycznia. Pracownicy uczelni od stycznia zarobią więcej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało, że wykładowcy, lektorzy i asystenci będą zarabiali 3205 zł brutto, adiunkci 4680 zł, profesor uczelni otrzyma 5320 zł, a profesor 6410 zł. W tym roku nakłady na naukę mają wzrosnąć o 5 miliardów złotych. Wicepremier oraz minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zapowiada, że wzrost wynagrodzeń będzie rozłożony na 3 lata. To jest pierwszy z trzech etapów tego procesu podnoszenia kondycji finansowej świata nauki. Chcemy, żeby w latach 2020 i 2021 nastąpiły dwie następne transze. Ja osobiście liczę na to, że dzięki temu w ciągu 3 lat poziom wynagrodzeń dla pracowników akademickich wzrośnie o około 30%.
na podwyżki dla wszystkich pracowników uczelni w projekcie ustawy budżetowej na ten rok jest przewidziana rezerwa w wysokości ponad 916 milionów złotych. O szczegółowym podziale środków na podwyżki dla poszczególnych osób będą decydowali rektorzy. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza wyjaśnia, że kwota jest przewidziana nie tylko na podwyżki wynagrodzeń. Kwota obejmuje nie tylko wzrost płac, ale również koszty po stronie pracodawcy, czyli to, co uczelnie na przykład muszą jako pracodawca odprowadzić ZUS i również pełne zabezpieczenie 6,5% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 50 milionów złotych na podwyżki otrzymały także Instytuty Polskiej Akademii Nauk. To odpowiedź resortu na postulaty instytutów PAN. Arcybiskup Stanisław Gądecki życzy, aby 2019 rok był czasem, w którym objawia się obecność Boga. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przekazał życzenia noworoczne. Czas, który będziemy przeżywali w 2019 roku, niech zamienia się w coś pięknego, dobrego i prawdziwego, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Z okazji nowego roku chciałbym złożyć wszystkim serdeczne życzenia, żeby ten czas, który przed nami się otwiera, żeby był czasem błogosławionym, żeby zamienił się w prawdziwy kairos, to znaczy w miejsca, w których objawia się Boża chwała, w którym objawia się też Boża obecność. Nie tylko w zwykły czas zegarowy, chronologiczny, który przychodzi, odchodzi i ginie, ale w ten czas kairologiczny, który praktycznie przynosi za każdym razem błogosławiony skutek. Duszpasterz zauważył, że rozpoczynający się rok 2019 stanie się okazją do świętowania setnych jubileuszy instytucji powstałych w niepodległej Polsce. Obchodzone będzie m.in. stulecie powstania Konferencji Episkopatu Polski, stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską i stulecie powstania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 2019 związany jest z pochodną tych rocznic, które obchodziliśmy, stulecia wskrzeszenia naszej ojczyzny i w związku z tym wszystkie instytucje, które wtedy powstały, będą obchodzić swoje stulecie, będą miały też okazję, żeby to wszystko nie zmieniać w puste wydarzenia, które są opowiadaniem o historii, ale żeby przyniosły za sobą nowe zdarzenia, które są godne stulecia i które praktycznie sprawią, że nasza ojczyzna będzie mogła spojrzeć sobie w oczy. W tym roku będziemy obchodzić także 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki do ojczyzny świętego Jana Pawła II. Polskie Radio 24. Północ, południe. Rumunia rozpoczyna dziś półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od Austrii przejęła stery we wspólnocie i kilka spraw do rozwiązania. Rumunia będzie kierować pracami Unii, choć sama jest na cenzurowanym Brukseli w związku z zarzutami dotyczącymi zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa oraz niedostatecznej walki z korupcją. To będzie rok europejskich wyborów. W dniach od 23 do 26 maja w unijnych krajach wybierani będą deputowani do Parlamentu Europejskiego. Eksperci przewidują, że będzie on jeszcze bardziej eurosceptyczny niż ten obecny. Beata Płomecka. W związku z planowanym Brexitem skład Europarlamentu będzie mniejszy. Obywatele Unii wybiorą 705 eurodeputowanych i w porównaniu z tym obecnym parlamentem eurosceptyczne siły zyskają jeszcze na popularności. Odejście Brytyjczyków sprawi, że konserwatyści nie będą tak liczni jak obecnie, chyba że dołączą do nich inni europosłowie. Przewiduje się, że mocniejsi będą liberałowie, komentuje Peter Kleppe, ekspert londyńskiego Instytutu Badawczego Open Europe. No likelihood. Jest też niemal pewne, że chadecy i socjaliści nie będą już mieli większości, będą musieli szukać trzeciej grupy do przegłosowywania jakiejś decyzji. Będą to zapewne liberałowie. A jeśli chodzi o wzrost poparcia dla eurosceptyków, to wcale nie musi to oznaczać większego wpływu tak, na unijną Unia politykę, bo Europejska. Teraz eurosceptycy są w trzech różnych frakcjach w Parlamencie Europejskim. Różnią je nie tylko kwestie ideologiczne, ale też sprawy dyscypliny finansowej i przyszłych wydatków Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kancelaria Prezydenta zapowiada aktywną działalność zagraniczną Andrzeja Dudy. Rozpoczęty właśnie rok 2019 zbiega się ze stuleciem nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z wieloma krajami. Prezydent ma też w tym roku kilkakrotnie być w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach Wojciech Cegielski. To właśnie Stany Zjednoczone mają być w tym roku jednym z najważniejszych zagranicznych kierunków działalności prezydenta.
Szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski zapowiedział, że prezydent będzie za oceanem co najmniej dwukrotnie. W pierwszej połowie roku planowana jest wizyta gospodarcza, która ma pomóc nawiązać i utrzymać relacje ekonomiczne między firmami z obu krajów. Andrzej Duda ma być też jesienią w ONZ, gdzie weźmie udział w dorocznym zgromadzeniu ogólnym organizacji. W sierpniu z kolei Polska będzie prowadzić pracę Rady Bezpieczeństwa ONZ, której w tym roku jest niestałym członkiem. Prezydent ma też wziąć udział w szczycie inicjatywy Trójmorza w Słowenii oraz bukareszteńskiej dziewiątki na Słowacji. By wziąć udział w przypadającym na marzec 20-leciu rozszerzenia NATO. W 1999 roku w skład NATO weszły Polska, Czechy i Węgry. W styczniu Andrzej Duda ma polecieć na Światowe Forum Ekonomiczne do szwajcarskiego Davos, a w planach są też wizyty w Belgii i Holandii. W tym roku prezydent będzie także gościł w Warszawie światowych przywódców. Na początku roku do Warszawy ma przyjechać litewska prezydent Daria Grybauskaite. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Magnitogorsku rosyjskie służby ratownicze częściowo wstrzymały operację poszukiwania ofiar katastrofy budowlanej. Wczoraj w mieście na Uralu eksplozja gazu zniszczyła część wielopiętrowego budynku. Według ostatnich informacji w katastrofie zginęło 8 osób, a los co najmniej 36 nie jest znany. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wybuch gazu uszkodził konstrukcję 9-piętrowego bloku, powodując zawalenie pionu jednej z 12 klatek schodowych. Ratownicy już kilkakrotnie zawieszali operację usuwania gruzu ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia się sąsiednich ścian. Eksperci Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji podjęli decyzję, że budynek powinien zostać rozebrany, poczynając od najwyższych pięter. Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, czy rozebrany zostanie cały 12-klatkowy blok, czy tylko ta część, która ucierpiała w wyniku eksplozji gazu. Według oficjalnych danych w bloku zameldowanych jest ponad 1300 osób. Urzędnicy zapewniają, że wszyscy, którzy stracili mieszkania, otrzymają rekompensaty i finansowe wsparcie na 3-miesięczny wynajem lokalu zastępczego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na zakończenie informacyjnej części magazynu przenosimy się do Rzymu, do Watykanu. Tam o 10:00 dziś rano w Bazylice Watykańskiej papież odprawił mszę z okazji Święta Bożej Rodzicielki. Potem spotkał się z biernymi na placu Watykanie. Łączymy się z Piotrem Kowalczukiem, naszym papież mszę odprawił. Dzień dobry. Jakie jest przesłanie Ojca Świętego papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju, 52 już? No, papież opublikował się, Watykan opublikował orędzie papieża już 18 grudnia, więc to nie jest jakąś szczególną tajemnicą. Papież orędzie zatytułował Dobra polityka w służbie pokoju. No i tam napiętnował, jak to zwykle co roku się dzieje, korupcję wśród polityków, łamanie zasad społecznych, prawa, rasizm, no i zaniechanie troski o naszą planetę, ponieważ papież Franciszek przestrzega nas tutaj ciągle i napomina, żebyśmy nie powodowali katastrofy ekologicznej. Podkreślał też znaczenie dialogu, wzajemnego zaufania. Żałował, że żyjemy w klimacie takiej nieufności i strachu przed innym i obcym. To jest oczywiście aluzja do problemów z migracją. W Polsce także Polacy zawsze tacy byli, ale to oni mają po Żydach, bo przecież oni zawsze obawiali się pogan. Ale musieli przez pogan przejść, przez Jezbuzejczyków, przez Kananitów, przez Moabitów, Ammonitów. Musieli przejść. Z tym, że Jahwe ostrzegał, że nie wolno ci brać ich, przejmować ich zwyczajów, a szczególnie tych religijnych, pogańskich, bo to jak nie kult kobiety, to przecież Matkę Boską macie, prawda? Kult kobiety, macierzyństwa, płodności. No największym takim kultem to była Artemida Efeska. Świątynia wielka, jako jeden z 7 cudów świata, świątynia Artemidy Efeskiej i 16 wolnych piersi. Ty sobie wyobraź. Dzisiaj w kościele oprócz tego Światowego Dnia Pokoju obchodzone jest święto Bożej Rodzicielki i papież z tej okazji odprawił Bazylice. No właśnie, że urodziła Boga, rozumiesz? Kiedy góra urodziła mysz. No i właściwie to była taka wzruszającą homilię. No daj spokój.